Wiem. No, drodzy Państwo, w tej całej swojej pracy dydaktycznej ciągle znajduje czas, tam żeby jeszcze malować, mało tego, uczestniczyć w ogromnej ilości wystaw, przeglądów nowoczesnego malarstwa polskiego, ale także zagranicznych, międzynarodowych, w Biennale kolejnych, tak? Czytam, że na Kostaryce nawet, tak? Berlin to już jest za mało, Kostaryka na te. Drodzy Państwo, myślę, że zakończę jeszcze tym drobnym akcentem, że to jeszcze nie jest koniec tych zaszczytów naszego drogiego gościa, ponieważ został nawet odznaczony medalem przez ministra, Ministerstwa Kultury Sztuki Dziedzictwa Narodowego. 10 lat. Nie będę cytowała odpowiedzi. W każdym razie, jako człowiek zasłużony dla polskiej kultury. Także, Szanowni Państwo, ja bym chciała brawo. Brawo! Żeby nasz szanowny autor opowiedział teraz. U mnie się nagra. Po swoim zaleceniu kształt mu owalny. Ten kształt to już nie prześladuje kilkanaście lat. Tak od 2003 roku pierwsze się takie kształty pojawiły na malarstwie. Początkowo, zresztą tutaj i wciąż one tutaj symbolizują głównie drzewo, ale między innymi nie tylko drzewo może to symbolizować. To jest dla mnie bardzo uniwersalny kształt, który może opisywać zjawiska, obiekty, może to być, zależy od ułożenia tych czy owali względem siebie, może opisywać mikroświat, jakieś żyjątka, drobne ustroje, bakterie, może nawiązywać do cząstek mojego wyobrażenia, cząstek jakichś elementarnych, substancji smolistych, jeden typu obrazu właśnie to jest substancje smoliste. Niestety go tutaj nie ma, ale może też symbolizować człowieka, jak się to diabła. Nawiązywać na przykład w tym obrazie tam w kącie występuje ta symbolika w różnych znaczeniach. Też czarne są kołami, to obiekty kosmiczne mogą symbolizować galaktyki, to też dla mnie jako drzewa. Spektrum jest bardzo duże dla tego kształtu i powiem, że trudno się od tego uwolnić. Myślałem o tym wielokrotnie. Nie udało mi się. W tej chwili niemożliwe. Co jeszcze? One się działy na różne cykle w ogóle. Pierwsze cykle to były stosunki przestrzenne, czyli zapis przestrzeni. Czy to była przestrzeń taka ziemska, czy jakieś przestrzenie kosmiczne, stosunki przestrzenne. Sfera podmiejska, też jeden z pierwszych cykli. Jedna z pierwszych wystaw pod tytułem
sfera podmiejska, to kiedy na krótko byłem poza Warszawą. To są przestrzenie sfera podmiejska. Tu są przedmioty, tak było nawiązanie do wierszy Herberta. Tematy się zmieniają, obiekt występuje cały czas ten sam w różnych zestawieniach. Na początku były to głównie kompozycje błękitne, dopiero potem, z 10 lat później, pojawiły się odcienie złota, jeszcze później srebrne, a teraz już tak zdarza mi się, że na przemian korzystam ze wszystkich jakby elementów i kolorystych. Swobodnie bardziej staram się tym operować i zestawienia gdzieś ta linia jeszcze się pojawia, jakieś elementy wypukle, fakturowe. Oddzielnie jest jakby taki cykl, w którym bardzo istotna jest faktura, długo wylewana farba, między innymi ten nowoczesny obraz. Też jakby jest takim łącznikiem z takimi grubo fakturowymi, które bardziej mi się odnoszą do tematyki kosmosu. Ale jest to zawsze, jak we wszystkich obrazach, lekkie nawiązanie takie tematyczne. To nie jest, że na przykład jak tytuł tej wystawy, Elizm, czyli jest to bardziej o stan ducha chodzi niż o konkretne miejsce tam filozofii czy w religiach Grecji, czy Rzymu, czy później jeszcze można tak nawiązywać do innych takich miejsc, innych religii, jak Altana, czy Elski Ogród. Chodzi tutaj głównie o stan umysłu, wyciszenie, co mają powodować te obrazy. Kiedyś wszedłem na wystawę, miałem w domu artysty plastyka 12 lat temu, wystawę 10 obrazów spokojnego człowieka. I przez kilkanaście minut nie mogłem się dostosować psychicznie do tych obrazów, bo one tworzyły bardzo mocne takie wyciszenie. Dopiero musiałem się właśnie sam wewnętrznie uspokoić. Nie było nikogo wtedy w galerii czy w rekwizacji, więc to jakby sprzyjało temu. I to jest jeden z takich elementów, który chcę osiągnąć w swojej malarstwie, żeby obrazy wyciszały, trochę tak relaksowały, pomagały odpocząć, odskoczyć od takiego codziennego pędu życia. I to jest mój główny cel. I może też to Elizium nawiązuje właśnie Gawek. Co powiedzieć w tych obrazach. To wszystko. Brawo. Tamten profil mam łatwiejszy.